Dzisiejsze spotkanie nie ma takiego formalnego charakteru. Tak jak wspomniałem, chcemy się podzielić tym, co było i tym, co będzie. Dokonując podsumowań, na pierwszym miejscu oczywiście rozwojem i motorem postępu jest zawsze gospodarka. W pierwszej części chciałbym podziękować bardzo gorąco i serdecznie wszystkim przedsiębiorcom z Grudziądza za to, że zatrudniali, że zwiększyło się zatrudnienie. Jak Państwo wiecie, bezrobocie spadło do najniższego poziomu w historii naszego miasta, kiedy ten poziom był odnotowywany, czyli do 16,2%. I wielu z Państwa zatrudniających pracowników mówi, że już nie ma zbyt dużo pracowników chętnych do pracy, że trzeba robić duże wysiłki, żeby ich pozyskać. Więc dziękuję Wam za ten rozwój małych, średnich i tych większych firm, który ma duży wpływ na funkcjonowanie i na życie naszego miasta. Powiem Państwu w ten sposób, że w ostatnich 2 latach zarejestrowała się rekordowa ilość podmiotów gospodarczych w naszym Grudziądzu, 2013 i 2014, jak również najmniejsza ilość firm się wyrejestrowała z systemu ewidencji działalności gospodarczej, który od kilku lat funkcjonuje w sposób elektroniczny, gdzie można to zobaczyć. To też jest jakiś symptom funkcjonowania Państwa firm. Za taki wkład, za rozwój Państwa firm z całego serca Wam dziękuję, tych, które są w Grudziądzu i tych, które do Grudziądza przyszły. Deklaruję wsparcie Państwa działalności, rozwijania się Waszych firm inwestycyjnego, tych, co są w Grudziądzu i tych, które przyjdą do Grudziądzu. Mamy w podatku od zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jak również dysponujemy pomocą regionalną. Chcę Państwu zadeklarować, że w roku 2015 mamy budżet unijny nowy, który funkcjonuje od 2014 do 2020. Dzisiaj nie znamy jeszcze szczegółów. Wiemy tylko, że będzie 2-krotnie więcej środków finansowych na pomoc unijną, pomoc również dla przedsiębiorców w ramach poprawy konkurencyjności funkcjonowania Państwa firm. Bądźcie odważni, inwestujcie, a jak są jakieś problemy, to proszę o wsparcie ratusza, jeżeli chodzi o pomoc unijną. Rok 2014, który minął, był takim rokiem pełnym wyzwań. Oczywiście pomijam te co 4-letnie wybory, które no muszą być i będą 2018, ale większość inwestycji, która się przesuwała, przecież wszystkie inwestycje są publiczne, była ukończona w 2014. Zakończyliśmy przebudowę średnicówki naszego miasta, której ogólny koszt wynosił około 180 milionów złotych, a sama pomoc unijna wynosiła 145 milionów złotych. Państwo wiecie, że cały szereg innych inwestycji, jak na przykład ulica Warszawska z rondem do szpitala na Rydgiera, niezbędne było ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, też została wykonana. Została wykonana przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja na Żądzu. Do tej pory Rządz miał tylko jeden wjazd i jeden wyjazd właśnie przed ulicą Konstytucji od strony Szczęścia. Muzyka jest w nas, w ten magiczny czas, w naszych sercach gwiazdy blask, malowany biały świat naszych marzeń szat. Dobrego w roku 2015. Nie ma takiego tygodnia, ażeby nie odbywało się u pana prezydenta Malinowskiego spotkanie, w którym bym uczestniczył. Co więcej, wczoraj byłem u pana prezydenta Malinowskiego, gdzie już mnie tak jakby zaznajomił z pewnymi sprawami, które już w przyszłym tygodniu będę poruszał w Ministerstwie Rozwoju i Infrastruktury. Także tak naprawdę co 2 tygodnie bywam w jakichś ministerstwach i o aktualnych sprawach naszego miasta rozmawiam. Także wydaje mi się, że zarówno w interesie władz samorządowych naszego miasta, ale również
również mieszkańców Grudziądza powinien być poseł z Grudziądza. Mam nadzieję, że to będę ja drugą kadencję i na to też liczę. Kontynuujemy program już jakby od kilku lat i starając się odnawiać zasób, budujemy nowe budynki. Mamy do wybudowania budynki na Nowym Tarpnie, tam jeszcze dwa tak naprawdę wejdą budynki mieszkalne. Osiedle na ulicy Lotniczej i też jakby projekty są w trakcie i powstaną nowe mieszkania. Mamy już w perspektywie kolejnych lat tak zwane osiedle centralne, tutaj blisko po zrewitalizowanej kamienicy na Fosza. To w tle jest bardzo duża działka, na której można wybudować kolejne budynki mieszkalne. Czyli na pewno będziemy budować. Staramy się, żeby tych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych było coraz więcej, żebyśmy mieli coraz bogatszą ofertę imprez dla mieszkańców. Przede wszystkim będziemy kontynuować te działania, te imprezy, które wpisały się na stałe w kalendarz naszych imprez. Będzie oczywiście majówka na trawie, bo została bardzo pozytywnie przyjęta. Będą duże imprezy plenerowe. Duży nacisk w tym roku będziemy kłaść na przede wszystkim na promocję tych miejsc, tak jak tutaj pani wspomniała chociażby o Klimku, o Marinie, żeby one były miejscem nowych przedsięwzięć kulturalnych. Może stare wydarzenia, które gdzieś już zaistniały, przeniesiemy właśnie w te nowe miejsca i też chcemy położyć duży nacisk na promocję tych miejsc. Wieża Klimek na pewno będzie otwarta nie tylko w weekendy. Będziemy starali się, żeby jak najwięcej i mieszkańców, i turystów zawitało na Górę Zamkową, zrewitalizowaną Górę Zamkową. A jeśli chodzi o duże wydarzenie muzyczne, to na pewno będziemy mogli mieszkańcom, nie tylko Grudziądza, ale mieszkańcom i regionu województwa kujawsko-pomorskiego i Polski zaprosić do Grudziądza na duże wydarzenie muzyczne, ale o tym trochę później.